Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Cześć, tu Piotr Protasiewicz. Zapraszam na nowy odcinek Piątego Krążenia. Cześć, falubazy. Ja nazywam się Weronika Tołoczko, a wy oglądacie program Piąte Okrążenie. Sezon 24, odcinek pierwszy. Zaczynamy. 5 kwietnia to ważny dzień dla zielonogórskiego żużla. To właśnie dzisiaj otworzyliśmy nowy park maszyn, który jest przystosowany pod wymogi PGA Ekstraligi. Witam Państwa na krótkiej konferencji prasowej związanej z otwarciem i oddaniem do użytkowania dla zawodników zielonogórskiej drużyny. Drużyny, która w tym roku będzie występowała pod nazwą Nowy Hotel Falubas Zielona Góra, nowego parku maszyn, który został wybudowany w związku z inicjatywą i dzięki inicjatywie Miasta Zielona Góra, aby zrealizować wymogi i dostosować infrastrukturę Stadionu Zielonogórskiego do wymogów Ekstraligi Żużlowej. Za mną i za przedstawicielami sztabu szkoleniowego pana dyrektora Piotra Protasiewicza oraz Jarka Hempela, zawodnika zielonogórskiej drużyny, mamy park maszyn, który na dzień dzisiejszy jest już przystosowany funkcjonalnie do standardów Ekstraligi Żużlowej. Wcześniej, tydzień temu, był przygotowany funkcjonalnie jako park maszyn do wykorzystania przez zawodników i drużynę zielonogórską. I tak jak powiedziałem, inwestycja, która kosztowała ponad 6,5 miliona złotych, jest gotowa, jest udostępniana dla drużyny. Dzisiaj odbędziemy pierwszy oficjalny trening z wykorzystaniem tego parku maszyn. Tylko i wyłącznie tutaj gościem, tak troszeczkę z użytku, z boku. To jest miejsce pracy dla zawodników, ale tak jak było na prezentacji, podobnie parkik nasz. No tak, jesteśmy na półce mocno ekstraligowej. Marzę o tym, aby sportowo dorównać, żeby drużyna dorównała chociaż w połowie do tego poziomu, to jestem spokojny o nasz byt w PGA Ekstralidze, ale to oczywiście pół żartem, pół serio. Cieszymy się, parking wygląda świetnie z tej pozycji zawodnika czy tam sztabu, który ma gdzieś tam pomagać zawodnikom, którzy są najważniejsi tutaj w tej układance. I samo spędzanie czasu już w tym parkingu, przygotowywanie się do każdego kolejnego meczu, biegu będzie dużym komfortem. Jak widać zresztą całe to miejsce tego parkingu jest takim dopełnieniem już tego pięknego stadionu, łącznie z siedziskami, więc jakby to jest takie fajne domknięcie tego obiektu i wygląda to wspaniale. W świąteczny poniedziałek w Opolu odbył się finał Złotego Kasku, w którym Przemysław Pawlicki zajął trzecie miejsce. Posłuchajcie, co po tych zawodach powiedział nasz zawodnik. Koniec końców wykonaliśmy swój plan, awansowaliśmy do dalszych eliminacji mistrzostw Europy, mistrzostw Grand Prix, mistrzostw świata, więc plan wykonany, z czego możemy się teraz już na dzień dzisiejszy cieszyć. Za tydzień inauguracja PGA Ekstraligi we Wrocławiu. Posłuchajcie, co aktualnie słychać w naszej drużynie i jak będą wyglądały ostatnie przygotowania przed tym pojedynkiem. No są zawodnicy, którzy mają wiele startów i w najbliższy weekend, i w przyszłym tygodniu. Także i do tej pory też dużo zawodów odjeździli poza sparingami. Także tutaj o tą regularność jazdy i tą formę jeździecką jestem spokojny, ale jest też grupa zawodników, którzy no niestety jeszcze nie mają swoich rozgrywek, to szczególnie formacja juniorska plus U24. Rozgrywki startują dopiero pod koniec kwietnia. Także no tutaj musimy troszeczkę kombinować i gdzieś stwarzać takie chociaż namiastkę tego, co może być podczas ścigania w zawodach. No trenujemy, przygotowujemy się na swoim obiekcie, co prawda, pomimo wyjazdu w pierwszej kolejce, to no, do Wrocławia nie pojedziemy na trening, także trenujemy na swoim obiekcie. Tutaj mówimy, szczególnie mówię tu zawodnicy z formacji juniorskiej i Michał, dzisiaj też jest Jarek, pozostała ekipa no, startuje w weekend, także jadę się tam denerwować i trochę może gdzieś tam pomóc. W niedzielę jedziemy final par, także też kolejne zawody i forma gdzieś tam sprawdzenia się, czy możliwość do sprawdzenia się z czołówką nie tylko krajową, ale i światową. No a przy tydzień, no to co, treningi wedle potrzeb, no i co, jedziemy, no mówię, nie jesteśmy w stanie stworzyć sobie warunków w 100%, które będą gdzieś tam zbliżone nawet, czy w 100%, chociaż po części zbliżone do tego, co będziemy mieć we Wrocławiu, no ale zobaczymy, no jeszcze ciśnienia nie ma, aczkolwiek gdzieś tam już w tyle głowy jadę wyścigi, jadę zawody.
Przede wszystkim chciałbym, aby to z priorytetem cało i zdrowo przystąpiły obie drużyny do tych zawodów i, no, i dały fajne widowisko dla kibiców. Posłuchajcie, co o rywalizacji w PGE Ekstralidze w sezonie 2024 mówi Anita Mazur z Eleven Sports. No na pewno wyróżnia się Motor Lublin, który jest stawiany w roli faworyta, ale tak samo było w ubiegłym sezonie z Betard Spartą Wrocław. Wiemy, jak to się skończyło, jaki jest żużel przewrotny. No bardzo ciekawa będzie walka o utrzymanie w PGE Ekstralidze, bo nie jestem w stanie wskazać drużyny, która mogłaby na tę chwilę z ligi spaść. Także nie mogę się doczekać sezonu, bo myślę, że będzie jeden z ciekawszych sezonów ostatnich lat. Przed naszymi zawodnikami bardzo ważny weekend. W sobotę w Grudziądzu odbędzie się finał drużynowych Mistrzostw Europy z udziałem Rasmusa Jensena, Janka Kwiecha i braci Pawlickich. Dawno nas we dwójkę nie było w reprezentacji. W sobotę czeka nas drużynowy finał Europy w Grudziądzu, więc cieszę się bardzo, że będziemy razem startować i będziemy wspólnie reprezentować nasz kraj na takich zawodach. A w niedzielę w Poznaniu odbędzie się finał Mistrzostw Polski Par Klubowych, w którym wystartuje m.in. Jarosław Hampel. Jarek, powiedz, jak ty się czujesz na torze w Poznaniu? Z reguły dobrze jeździ na torze w Poznaniu i raczej, jak pamiętam, ten obieg mi służył, więc no fajnie, że tam te zawody są rozgrywane. A jak tam nastawienie przed zawodami? Dobre, nastawienie jest dobre, pojedziemy powalczyć oczywiście o jak najlepszy wynik, więc no, szykujemy się do tego spotkania. Tak wygląda nowa trybuna gości w Zielonej Górze. Tę we Wrocławiu znacie doskonale i mamy nadzieję, że podczas piątkowej inauguracji zapełnicie ją po brzegi. Bilety na to spotkanie dostępne w sprzedaży w serwisie bilety.wts.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku piątego okrążenia. Trzymajcie kciuki za naszych zawodników. Do zobaczenia za tydzień.